Ostatniego dnia festiwalu serca publiczności podbił muzyczny spektakl pod tytułem La Dolce NRD. Reżyser Łukasz Czuj wraz z Januszem Radkiem poszukiwali nowych rejonów enerdowskiego muzycznego świata, w którym przeplatają się zarówno wpływy popu, rocku, jak i punku. Efektem ich pracy jest właśnie La Dolce NRD. W przestrzeni bez granic, wśród chmur przepływamy pod światło do gwiazd. To jest opowieść o takim dziwnym statku kosmicznym, który zostaje wysłany w czasach socjalizmu w przestrzeń kosmiczną, żeby nieść przesłanie socjalizmu do jakichś nieznanych galaktyk. Niestety oczywiście, jak to zwykle w komunizmie bywa, rzecz się nie udaje. Statek się gdzieś psuje, krąży po orbicie, po czym ląduje z powrotem na Ziemi. Niestety już komunizm się skończył, natomiast załoga dzielnie i z pełnym zaangażowaniem wykonuje swoją misję, która polega na tym, żeby gdzieś tam na jakąś Proksymedę czy inną planetę przenieść przesłanie socjalizmu. Przynosi go dzisiaj nam, ludziom, którzy już z socjalizmu się trochę wyleczyli, natomiast to daje taki moment refleksji, trochę sentymentalnego wspomnienia tego, czym był komunizm, czym była muzyka socjalistyczna, czym była cała ideologia tej takiej pogodnej strony socjalizmu. Nie słychać już nic. W tej ciszy czuwamy wciąż wierni oddani, zapomniani. Wziął się z tego, że w ogóle z Januszem Radkiem robiliśmy wcześniej spektakl Królowa Nocy, który gdzieś tam dotyczył kabaretów berlińskich, piosenki z lat międzywojennych. Potem pomyśleliśmy, że może warto byłoby spróbować i sięgnąć po trochę inną muzykę. Lubimy słuchać trochę obciachowej muzyki rock'n'rollowej właśnie z lat 80., 70. I stąd wzięliśmy na warsztat muzykę z czasów DDR-u, NRD-ówka. Rzecz jest dosyć ciekawa, dlatego że tam w tym DDR-ówku było mnóstwo takiego materiału niesłychanie atrakcyjnego muzycznie. Dlatego że tak mi się wydaje, że tam oczywiście jest to strasznie tandetna i obciachowa muzyka i ona jest taka, ale też między tym wszystkim było mnóstwo fantastycznych dźwięków, które mam nadzieję, że nam się udało też również pokazać w spektaklu.